To co, proszę Państwa, będziemy chyba zaczynali. Jest mała sala, więc wydaje mi się, że niepotrzebne jest nagłośnienie. Chyba mnie słychać i chyba moich szacownych współprowadzących właściwie, no bo to w gruncie rzeczy jest nasze wspólne przedsięwzięcie, też będzie dobrze słychać. Spotykamy, ja się nazywam Piotr Zaręba, jestem publicystą tygodnika sieci Prawdy, dziennika Gazety Prawnej, od niedawna także współpracownikiem. I zostałem poproszony o poprowadzenie spotkania związanego z jednym bardzo ważnym wydarzeniem, a mianowicie z wydaniem, czy wznowieniem, można by rzec, książki mecenasa Stefana Korbońskiego W imieniu Kremla. Myślę, że zostałem akurat ja o to poproszony z tego prostego powodu, że trochę się, że tak powiem, w wolnych chwilach zajmuję również historią i także historią ruchu ludowego. Chciałem powiedzieć, że, a może zacznę od przedstawienia moich współprowadzących. Pan wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Mateusz Pytma, który jest jednocześnie historykiem ruchu ludowego, to warto podkreślić. Następnie pan Maciej Korkuć, który jest, że tak powiem, bardzo ważnym pracownikiem krakowskiego IPN-u, ale no, w tym przypadku występuje przede wszystkim jako redaktor tej książki. Jak mi powiedziano przed spotkaniem, jest autorem 600 przypisów. I pan Roman Rybicki z Fundacji Stefana Korbońskiego. W takim gronie będziemy rozmawiać. Parę zdań sobie pozwolę tylko dosłownie wstępu z takiego osobistego, a potem oddaję głos osobom, które są ode mnie bardziej tutaj kompetentne. Dla mnie jest to niesłychanie ważna książka, bo ja się w jakiejś mierze na niej wychowałem. To wydanie, które przywędrowało do Polski z Francji, wydanie Kultury Paryskiej, to była jedna z takich, no, moim zdaniem, elementarnych lektur bardzo wielu młodych ludzi w Polsce w latach 80. To znaczy w czasie, kiedy z jednej strony no, był jeszcze PRL i to PRL bardzo się szybko trzymające, ale z drugiej strony bardzo ożywiło się życie umysłowe i młodzi Polacy szukali inspiracji w literaturze bezdebitowej, podziemnej, ale także imigracyjnej. I to dla mnie była jedna z podstawowych książek, podstawowych źródeł wiedzy na temat początków komunizmu w Polsce. Moim zdaniem Stefan Korboński, nie chcę odbierać, że tak powiem, przyjemności zarekomendowania tej książki ludziom związanym z tym przedsięwzięciem, ale no, moim zdaniem Stefan Korboński jest jednym z lepszych portrecistów swoich czasów. To znaczy ta książka, niezależnie od tego, jaką ma wartość historyczną, a ma dużą wartość historyczną, jest też bardzo dobrą literaturą. Jest po prostu bardzo dobrze napisana, czyta się chwilami jak powieść. Jest tam mnóstwo trafnych obserwacji, jest mnóstwo rzeczy, które znajdujemy potem w innych źródłach. To jest często taka dobra weryfikacja wiarygodności kogoś, kto zostawia wspomnienia, jak potem trafiamy na te same zdarzenia opisane z innej perspektywy. Dla mnie osobiście niesłychanie ważna rzecz, a obraz Sejmu Ustawodawczego po wyborach 1947 roku, no to jest w ogóle mistrzostwo pierwszej klasy literatury historycznej. Mnie się zdarzyło niedawno wydać własną powieść na ten sam temat, powieść z Gliszcza, gdzie właśnie tę scenę niejako oddałem, traktując Korbońskiego jako źródło takie całkowicie wierne w skali 1:1 no, tej konkretnej sceny, pierwszego posiedzenia Sejmu wyłonionego w następstwie sfałszowanych wyborów. To jest książka w dużej mierze właśnie o sfałszowanych wyborach. I to tyle, jeżeli chodzi o moje uwagi. Teraz bardzo proszę, pan prezes Szpytma, jak rozumiem, no, taki bardzo ważny opiekun tego przedsięwzięcia, bo no, jeszcze raz podkreślę, że pan prezes jest bardzo zafascynowany, zainteresowany i pracuje. Wiele już jakby na ten temat sam napisał, wiele odkrył. Po co ta książka się pojawiła, jaka jest jej rola, jaka jest jej waga w dzisiejszych współczesnych czasach? Dziękuję za te słowa. Chciałbym powiedzieć, że rzeczywiście zajmuję się historią ruchu ludowego i ten temat jest mi niezwykle bliski. Natomiast jeśli chodzi o samo wydanie tej książki, to nawet tutaj nie przypisuję sobie tutaj jakiejś zasługi, tutaj ukłony w stronę pana doktora Korkucia i pana Romana Rybickiego. To jest tak, że ja się chciałem wyrazić wielką radość z tego powodu, że ta książka wyszła. To jest książka, która, ja przeczytałem te wszystkie te trzy tomy,
I prawdę mówiąc, najbardziej mnie pasjonowała ten właśnie ten drugi tom. Według mnie to jest taki jest najciekawszy. Oczywiście to jest kwestia ocenna, no bo mnie to ten też i ten okres najbardziej interesuje. Ale on rzeczywiście Stefan Korboński znakomicie jest znakomitym portrecistą tego czasu, tak jak wspomniał pan redaktor. I czyta się to znakomicie, chociaż no jest to opis jednak strasznie tragicznego okresu, tego eksperymentu, okresu tragicznego, tego, który eksperymentu, który no zakończył się wielkim fiaskiem. Oczywiście my dzisiaj możemy bardzo wiele osób negatywnie ocena Stanisława Mikołajczyka i cały w ogóle ten pomysł na próbę zdobycia jakby zdobycia władzy w jakimś sensie, ale też i powstrzymania tego skomunizowania Polski. Z dzisiejszej perspektywy wiemy, że ona była od początku znana na porażkę, ale to jest ocena ahistoryczna. W tamtej sytuacji, kiedy jeszcze te państwa zwycięskie ze sobą współpracowały, nie było do końca pewne, jaki będzie los, a też i pokazuje sytuacja w Finlandii, że to nie było tak po prostu, że wszystko wszędzie było nie tak samo. My przez wydanie tej książki też pokazujemy pewne spektrum oporu wobec komunizmu. To nie jest bardzo wiele mówimy w Instytucie Pamięci Narodowej o żołnierzach wyklętych. I świetnie, że tyle jest o tym mowy, że takie jest znaczenie przekładane, jest przecież dokładnie jest Dzień Narodowy, Dzień Pamięci, wokół tego są różne uroczystości. Jest ten temat niezwykle mocno obecny, ale my nie zapominamy także o tych pozostałych, którzy wybrali inną drogę, którzy w inny sposób walczyli o wolność, o demokrację, o niepodległość Rzeczypospolitej. I taką najważniejszym elementem tej walki niezbrojnej, tylko takiej próbie no, demokratycznego przejęcia władzy właśnie było polskie Stronnictwo Ludowe. No było, mówię, poprzez te tragiczne losy też PSL-u, jego bohaterów, to chciałem też powiedzieć, że może to nie jest jakieś wielkie pocieszenie dla tych, którzy przegrali w ten sposób, ale też dzięki nim mogliśmy powiedzieć sprawdzam. Zostało powiedziane sprawdzam, prawda? Gdyby nie było tego eksperymentu, można było powiedzieć, można by się było zastanawiać, moglibyśmy dzisiaj dywagować. Chociaż historycy oczywiście jakoś nie powinni szczególnie może się tym zajmować dywagowaniem, ale moglibyśmy, co byłoby, gdyby jednak była taka próba, nie tylko walczyć zbrojnie z komunistami. Nie. PSL, to świetnie pokazuje Korboński, pokazuje, że nie było żadnej, dla komunistów nie było żadnej alternatywy. Ani oczywiście wyklęci, ani taki sposób współpracy był dla nich nie do zaakceptowania. Oni po prostu, to co powiedział Gomułka, władzy raz zdobytej nie oddamy, to jest dokładnie tutaj pokazane i tam to nam po prostu to wszystko uświadamia. I, no i mówię, ja zachęcam do lektury tej książki, bo ona naprawdę jest cenna, to jest człowiek, który był w tym wszystkim, widział, to jest niesamowite, że jak na człowieka, który tak mocno zaangażowanego, to jest tutaj dosyć, oczywiście jest dużo subiektywizmu, to jest, nie da się tego uniknąć, ale naprawdę nie jest tego aż tak wiele, żeby to było przeszkodą. Oczywiście w części to nie zawsze jest przeszkodą, bo to może być też i plusem, ale to jest swego rodzaju, jak ktoś nie lubi czytać opracowań wprost historycznych, to jest taka książka, którą po prostu za pośrednictwem tej książki można poznać dzieje Polski w latach 1945-1947. Bardzo dziękuję. Rozumiem, że pan Maciej Korkuć miał ostatnio najintymniejszy, że tak powiem, związek z tym tekstem, bo rozumiem, że pan to wszystko jeszcze raz
przewertował, przekopał, no, chodził po to, żeby właśnie ułatwić czytelnikowi korzystanie z tej książki, bo taki charakter mają przecież przypisy, one mają objaśniać, one mają rozjaśniać, one mają wskazywać na postacie, na zdarzenia, tłumaczyć je. Ale właśnie czym dla pana jest ta książka i też gdyby pan się w paru zdaniach, tak jak pan prezes, ustosunkował do samego fenomenu, tego eksperymentu Mikołajczyka. On, ja zresztą potem jeszcze sobie pozwolę na pewien komentarz, bo sam Kormoński, mówiąc szczerze, trochę ze względu na swoje konflikty z Mikołajczykiem, trochę jakby, no nie tyle podważa, ale stawia w znaki zapytania przy tym eksperymencie. No, ale oczywiście sam jest ważnym uczestnikiem tego przedsięwzięcia. Jak pan to widzi? Czy to był rzeczywiście sensowny zryw, czy może, jak niektórzy twierdzą, no, o jeden krok za daleko w kierunku kompromisu z komunistami, ale też właśnie o rolę i wagę samej książki dzisiaj, jako źródła historycznego. Dziękuję państwu za zaproszenie i dziękując od razu zwrócę się do pana Rybickiego i do Fundacji Korbońskiego, która jest prawdziwym obok Instytutu Spiritus Movens tego przedsięwzięcia, żeby Korbońskiego przypominać i w postaci jego dorobku, który pozostawił potomnym w postaci książek, ale też w postaci jego dorobku, który wiąże się z całą jego biografią, z całym życiorysem, w którym no, te najbardziej heroiczne karty łączą się z działalnością w polskim państwie podziemnym i właśnie w tym pierwszym okresie powojennym. Pan Rybicki tutaj bardzo wyraźnie stawiał proste zadanie. Przepisy mają być na tyle liczne, żeby objaśniały, natomiast na tyle krótkie, żeby nie przeciążyły tej książki, ponieważ Korboński z zasady pisał tak, aby nie unikać detali, więc można byłoby tutaj bardzo dużo przepisów zrobić niemalże do każdej strony. Jeżeli one byłyby zbyt rozległe, okazałoby się, że przepisów jest więcej objętościowo niż książki. Tego nie można było zrobić, stąd były tutaj pewne wyraźne wytyczne ze strony Fundacji Korbońskiego, za które też dziękuję, że to ma być książka, która będzie przybliżała tamten czas. Przepisy będą koniecznym objaśnieniem dla współczesnego czytelnika nazwisk, zjawisk niektórych, które się wydają częściowo już nieczytelne dla współczesnych Polaków. Natomiast czasami nigdy nie były wystarczająco wyjaśnione. Więc starałem się tutaj jakoś temu zadaniu sprostać. Mam nadzieję, że to przynajmniej w części się udało, ale to, ta ocena pozostanie tak naprawdę dla czytelników. Jeżeli chodzi o te istotne rzeczy związane z samym Korbońskim, z tym czasem, o którym opowiada książka, która się zaczyna w roku 45 i właściwie jest to opis, tak jak tutaj pan prezes powiedział, rzeczywiście eksperymentu, kontrowersyjnego eksperymentu, którego realizacji podjął się Stanisław Mikołajczyk. I jak z każdym wydarzeniem historycznym, my mamy tutaj dwa pułapy odniesienia, dwa punkty odniesienia, co najmniej dwa, może być ich więcej. Ale jeden punkt odniesienia to jest ocena tych wydarzeń z punktu widzenia tamtych wydarzeń. I co było możliwe wtedy, co się okazało, co się udało zrobić, co się nie udało zrobić. Drugi punkt widzenia to jest ocena tych wydarzeń z punktu widzenia czasów dzisiejszych, z punktu widzenia tego obserwatora, który wie, co było później, który wie, czym to się skończyło. I to są dwa różne punkty widzenia, które się wzajemnie uzupełniają, wcale nie muszą się wykluczać, ponieważ
Źle jest patrzeć na historię, to jest błędna droga, jeżeli patrzymy na historię z perspektywy wyroków tejże historii. Niekoniecznie każde rozwiązanie, które się nie sprawdziło, było dowodem na głupotę tego, który je podejmował. Wręcz przeciwnie. Kiedy ludzie w roku 47, 46, 45 podejmowali różne decyzje, stali dokładnie przed nieznaną przyszłością, tak jak my stoimy dzisiaj przed przyszłością następnych 50 lat. Kiedy studentów pytam, jak będzie wyglądała Polska za 50 lat, co się uda, co się nie uda, jak będzie wyglądała Europa, co będzie istniało w tej Europie, no to oni mówią, no a skąd my mamy wiedzieć? No właśnie, ale bardzo łatwo nam się poklepuje po ramieniu ważnych uczestników wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat i często jest dodawane takie stwierdzenie, a no przecież każdy wiedział, że to się nie uda, albo że tamto się uda, a każdy wiedział, że Stalin zrobi to czy tamto. Ja bardzo lubię przypominać posiedzenie, kiedy jest dyskusja o podziemiu, tak, które czekało na wojnę. Lubię przypominać posiedzenie Komitetu Centralnego PPR-u, właściwie plenum z maja 1945 roku, kiedy najwyżsi przedstawiciele środowiska Stalina, najwyżsi tutaj ludzie Stalina mówią, że tacy jak Gomułka, że nie wiemy, czy sytuacja zmierza do pokoju, czy do nowej wojny. Oni w maju 1945 roku nie wiedzą. Oni się od tych żołnierzy, którzy czekają na wojnę i walczą, różnią się tym, że ci żołnierze uważają, ta wojna to jest nadzieja dla nas na zrzucenie komunizmu. A komuniści mówią, ten pokój pod butem sowieckim jest nadzieją dla nas na utrzymanie władzy. Ale co będzie dalej? To wcale nie było tak, że wszyscy wiedzieli, że Stalin to wszystko złapie w garść i nie puści. Były takie koncepcje, które opierały się o rzeczową analizę wydarzeń ówczesnych, które pokazywały kompromitację komunistów, jeżeli chodzi o brak zaplecza społecznego. To nie była Czechosłowacja. Warto pamiętać o historii Czechosłowacji, której my się w ogóle nie uczymy. W roku 1945 Czesi sami zainstalowali sobie stalinizm. Zaczęli instalować, a w 1948 roku skończyli instalowanie stalinizmu. Tam partia komunistyczna była partią silną, która bez fałszowania wyborów potrafiła wygrać te wybory. Najpierw stworzyć rząd koalicyjny, a później domykać budowę systemu władzy własnymi siłami, bez garnizonów sowieckich. Armia Czerwona do Czechosłowacji weszła i wyszła. Garnizony się pojawiły dopiero w 1968 roku. Stałe. U nas Stalin doskonale wiedział, że partia komunistyczna nie ma zaplecza. Jeżeli Armia Czerwona i NKWD stąd wyjdzie, to władza komunistów się rozpadnie błyskawicznie. Sam już jesienią 1944 roku rugał swoich komunistów, mówiąc im, że w ciągu 2 tygodni waszej władzy by nie było, gdyby nie Armia Czerwona. Ale mówił im jednocześnie, wy macie dzisiaj taką siłę, że jak powiecie właśnie dzięki Armii Czerwonej, jak powiecie 2 razy 2 jest 16, to wasi przeciwnicy będą musieli to potwierdzić. Więc jak Armia Czerwona do Polski weszła, to już po to, żeby nie wyjść, bo doskonale Stalin wiedział, że inaczej tutaj się zaprowadzić porządku nie da. Przy czym ludzie tego jeszcze nie wiedzieli wtedy. Koncepcja Mikołajczyka polegała w gruncie rzeczy na tym, żeby spróbować pokazać Stalinowi, że jest możliwe, że będzie miał zamiast komunistów, którzy nie mają partnerów, zamiast komunistów, których władze trzeba by było, nie mają poparcia społecznego, zamiast komunistów, których władze trzeba by było utrzymywać siłą, ma potencjalnego partnera, który ma rzeczywiście olbrzymie zaplecze społeczne i jeszcze wsparcie Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Czyli Mikołajczyka, który może zaoferować Stalinowi pewnego rodzaju partnerstwo. Wtedy ten termin jeszcze nie istniał, ale można powiedzieć, że
to się opierało na gotowość do daleko idącego kompromisu, czegoś na kształt finlandyzacji. To znaczy, że za cenę gwarancji dla Stalina, nie pisanych, ale rzeczywistych, gwarancji, że Polska jednak będzie na arenie międzynarodowej spolegliwa, Mikołajczyk liczył na to, że Stalin uzna w nim partnera i pozwoli, żeby ta Polska okrojona od wschodu, ale jednak zaczęła się odbudowywać. Oczywiście Mikołajczyk był politykiem i nie zamierzał handlować Polską ze Stalinem, tylko zamierzał wyrywać co się da według tego daleko idącego kompromisu, w który poszedł i nie wiem, czy to będzie dobre słowo, zabrnął, tak? Ale jeszcze nie wiedział, że zabrnął. Wydawało mu się, że Stalin może uznać, że to jest koncepcja, która pozwoli na to, że Polska okrzepnie, odbuduje się, a być może w tej zmieniającej się niepewnej sytuacji międzynarodowej, gdzie może dojdzie do wojny, może dojdzie do jakichś możliwości innych, może będzie szansa na zrzucenie tego gorsetu, również tego, co byśmy dzisiaj ahistorycznie nazwali finlandyzacją. Pamiętajcie Państwo, że PSL próbował nawet do swoich oficjalnych dokumentów programowych zaznaczyć chociażby otwarcie furtki na odzyskanie Lwowa i Zagłębia Naftowego. To nie byli ludzie, którzy powiedzieli, a no to Stalin buduje jakiś system, to my się w niego wkomponujemy. Nie. Mikołajczyk podjął bardzo kontrowersyjną próbę, zapłacił za to dużą cenę, bo później był przez wielu ludzi na emigracji traktowany po prostu jako zdrajca. Też przekroczył pewne granice, których Korboński by nie przekraczał. I Korboński rzeczywiście jest tutaj człowiekiem, który zachowuje taki, moglibyśmy dzisiaj znowu z dzisiejszego punktu widzenia powiedzieć, zdrowy dystans. Korboński ma wielki szacunek dla podziemia niepodległościowego. On jest w działalności politycznej, niezbrojnej, a jednocześnie on docenia tych wszystkich chłopców walczących, którzy kontynuują ten zbrojny szlak i to widać, zbrojny szlak walki o niepodległość. I to widać z tej książki. On nie widzi problemu w tym i słusznie nie widzi problemu w tym, żeby pokazać, że obóz niepodległościowy, ten wielowątkowy, wielowymiarowy, rozbity, może działać na różne strony w tym samym kierunku. I my dzisiaj to możemy docenić. Doceniając podziemie, możemy doceniać tych, którzy próbowali przejść do życia politycznego. Ale Korboński nie wszystkie decyzje Mikołajczyka pochwalał. Korboński potrafił być na przykład bardzo ortodoksyjny wtedy, kiedy komuniści próbowali zaproponować wspólny blok wyborczy po to, żeby wyborów faktycznie nie było, gdzie będą kwoty, tak jak coś w rodzaju okrągłego stołu, tylko z drugiej strony historii, prawda? Będą kwoty przedzielone dla PSL-u i dla innych partii. Także komuniści wezmą władzę, ale bez konieczności fałszowania wyborów. Wtedy PSL byłby wkomponowany w pewien system tworzony, dominacji tworzony przez komunistów, być może za cenę istnienia. Mikołajczyk też widział tam granicę, że na to nie pójdziemy. Wybory muszą być prawdziwe, bo cała istota jego misji sprowadzała się do wyborów właśnie, żeby one były prawdziwe. Więc tę propozycję odrzucił, natomiast zaproponował komunistom odwrotny układ. Tak? Jak komuniści per saldo proponowali, że dla nich będzie co najmniej 70%, a PSL będzie miał 20%, to Mikołajczyk zaproponował im, dobra, to zróbmy wspólny blok, ale PSL będzie miał 75%. To nawet nie odpowiadało skali poparcia PSL-u. Jak wiemy, ono było PSL jeszcze... PSL z SL-em teoretycznie, bo też ta druga partia chłopska miała tam te... Niech będą ludowcy, niech będą ludowcy. I szanowni państwo, ale chodziło o to, bo tutaj Mikołajczyk miał, powiedział, 75%. Natomiast sam PSL, jak z raportów do Stalina wynikało, sam PSL faktycznie w wyborach przekroczył 80% w
w tych wyborach, w których był, startował oddzielnie. Natomiast, szanowni państwo, w odniesieniu do tej decyzji Mikołajczyka, która była tylko figurą retoryczną, Korboński uznał, że to jest krok za daleko. Uznał, że my nie powinniśmy w ogóle dawać żadnych propozycji, układów, które by wykraczały poza normę demokratycznego werdyktu wolnego społeczeństwa. Bo nawet jakby się komuniści zgodzili na takie 75% i to by nie pochodziło z werdyktu społecznego, to Korboński uważał, że to nie jest ta droga, którą powinniśmy iść do odbudowy niepodległej Polski. Szanowni państwo, tak na koniec, bo rzeczywiście się rozgadałem od razu, prawda? Chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy. Właśnie wróciłem z konferencji w Budapeszcie, gdzie, i to ten drugi wymiar historii, to spojrzenie z dzisiejszego punktu widzenia, że ten eksperyment, który się nie udał, dzisiaj może być bardzo ważnym argumentem we współczesnych dyskusjach historycznych, ale w gruncie rzeczy politycznych z historią w tle. Byłem na konferencji międzynarodowej o stalinizmie w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie byli przedstawiciele Rosji, byli przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, no i różnych krajów europejskich. I szanowni państwo, Rosjanie powrócili w swojej narracji historycznej, takiej niby niezależnej, odrębnej od państwa, do tych utartych propagandowych koncepcji mówiących o tym, że Związek Sowiecki to nie był żaden imperializm, on niczego nie podbijał, tak naprawdę dbał o własne bezpieczeństwo. A każdy kraj przecież ma prawo do dbałości o własne bezpieczeństwo. Więc te kraje, które my nazywamy satelickimi, to właściwie było takie życzliwe zadbanie o interesy bezpieczeństwa Związku Sowieckiego, do czego Związek Sowiecki miał prawo. Czyli Stalin nic takiego złego nie zrobił. I to, że Rosjanie to mówią, to nie było takie być może zadziwiające, ale okazało się, że ten sam wątek pojawił się w referacie profesora z Harvardu. Że tak, bo tutaj przecież tak jest, że to tak należy spojrzeć, że bezpieczeństwo... Kto to był ten z Harvardu? Pan profesor Mark Kramer, zajmujący się tym regionem, że w gruncie rzeczy rzeczywiście w jednym elemencie pojawiła się łączność. A przecież, szanowni państwo, właśnie ta misja Mikołajczyka w takich dyskusjach jest najlepszym dowodem tego, że w kraju alianckim, w którym były siły, które mówiły współpracujmy z Rosją, przyjmijmy te propagandowe frazesy Stalina jako coś, co potraktujemy poważnie, chce mieć przyjazną Polskę, to my mu oferujemy przyjazną Polskę. I co Stalin robi? On tą Polskę połyka, bo Stalin nie potrzebuje partnera, który ma zaplecze, on potrzebuje wykonawców swojej woli, bo to jest działanie w pełni imperialistyczne. Może na tym skończę, ewentualnie jeszcze profesor do tego wrócimy. Kramer, panie Macieju, nie doczytał naszego wybitnego historyka, Ryszarda Pipesa, zwanego w Ameryce Pipesem, prawda? Jeśli chodzi o tę kwestię tego efektu Mikołajczyka, to on miał miejsce i wtedy, to znaczy w 1947 roku, kiedy wybory są sfałszowane, na przykład w Stanach Zjednoczonych toczy się wielka debata o to, jaką prowadzić politykę bez komunizmu. I fakt sfałszowania wyborów w Polsce jest, no oczywiście także na Węgrzech, prawda, to następuje mniej więcej w zbliżonym czasie, jest wielkim argumentem na rzecz antykomunistów, to znaczy wtedy powstaje doktryna Trumana, między innymi pod wpływem, oczywiście ona dotyczy Grecji i Turcji, ale między innymi pod wpływem tych zdarzeń. Tu Polska odgrywa rolę no, pewnego rodzaju poligonu doświadczalnego. Już nie sam fakt zajęcia w 1945 roku, ale właśnie tych wyborów. No i druga uwaga, którą mi się nasuwa, myślę, że w tym, co pan doktor powiedział, szczególnie istotne jest to ta teza ogólna. Ona się do bardzo wielu dyskusji dzisiaj w Polsce toczących odnosi, mianowicie taka, że rzeczywiście my mamy ten upiorny w tej chwili, bardzo wielu publicystów ma
ma upiorną manierę prezentyzmu, to znaczy tego właśnie jakby przyjmowania dzisiejszego punktu widzenia i dzisiejszej wiedzy za punkt odniesienia do oceny bohaterów historycznych. Znaczy oni powinni wiedzieć o co my, oni byli w równie komfortowej sytuacji co my. Właściwie można odnieść takie wrażenie, że oni siedzieli na fotelach w współczesnej Warszawie i popijając kawę zastanawiali się nad tym, jaką drogę wybrać. To dotyczy także na przykład autorów Powstania Warszawskiego i wielu innych zdarzeń. Więc to wydaje mi się bardzo ważne i wydaje mi się bardzo uniwersalne i bardzo ogólne. Teraz bym chciał poprosić o głos pana Romana Rybickiego z takim pytaniem dodatkowym o samą fundację, bo rzeczywiście to jest pewien fenomen. Ja, prawdę powiedziawszy, sobie przywołuję takie dwa własne skojarzenia czy wspomnienia. Po pierwsze, w 1996 roku robiłem wywiad z panią Zofią Korbońską dla Życia, gazety Tomasza Wołka. Wtedy ją raz jeden w życiu spotkałem na Saskiej Kępie, mnie przyjmowała jakiś mieszkanku. U siostry. No właśnie, u siostry. I to było bardzo duże przeżycie dla mnie, rzeczywiście. Ona wtedy był była. Pan bardzo młodym człowiekiem. No takim bardzo młodym to już nie byłem. Ja jestem niestety dość starszym panem, więc miałem wtedy ponad 30 lat, więc no, nie byłem taki bardzo młody. Ale byłem dziennikarzem od kilku lat, prawda? Więc od 5 lat. No. Ale przywołuję to dlatego, że myślę, że jej rola jakby prawie do ostatniej chwili była bardzo duża. Potem byłem już tylko świadkiem z zewnątrz, jak prezydent Lech Kaczyński w 2006 roku, na początku 2006 roku, odwiedzając Waszyngton, także ją właśnie odwiedził, ale wtedy staliśmy przed domem, tylko już nie wchodziliśmy. No i ostatnie doświadczenie to jest pogrzeb. Oczywiście pogrzeb i Stefana, i Zofii Korbońskich, sprowadzenie ich z zwłok, też bardzo ważne moim zdaniem zdarzenie. Trochę to jest, no właśnie, trochę to jest oczywiście małżeństwo niedocenione z różnych powodów, to o tym jeszcze będziemy być może mówić, prawda, no, ta legenda PSL-u oczywiście trochę jest gdzieś przytłumiona przez inne takie bardziej twarde mity, zwłaszcza właśnie mit wyklęty w tej chwili, na pewno ten spór emigracja kontra PSL ma też pewne znaczenie, ale niech pan powie i o samej książce, i o tym jakby, i o sensie jej wydania dzisiaj, ale też i o fundacji, bo myślę, że też wszyscy będą ciekawi, żeby się czegoś o niej dowiedzieć. Dziękuję. Proszę państwa, przede wszystkim wypada mi na ręce pana prezesa wyrazić bardzo uprzejme i serdeczne podziękowanie, że ten drugi tom z trylogii Korbońskiego, bo tak się ją nazywa, wreszcie się ukazał. Ten drugi tom, proszę państwa, był już gotowy 3 lata temu, ale trudności ze zmianami władz w IPN-ie i tak dalej spowodowały, że niestety mamy go dopiero dzisiaj. Nawiązuję okładką do pierwszego tomu, czyli w imieniu Rzeczpospolitej, i nie wiem, czy IPN jeszcze podtrzyma swoje zobowiązanie dawne, zaraz o nim powiem, i będzie wydawał ten trzeci tom obrazujący, proszę państwa, praktycznie dwukrotnie więcej czasu na pracę Korbońskiego w Stanach Zjednoczonych. W niepodległej Polsce żył i pracował 20 lat, a w Stanach Zjednoczonych 42, proszę państwa. I to była ogromna praca. Jeśli ktoś miał możliwość z bliska się przypatrywać, to była ogromna praca. Panowie prezes i pan doktor Maciej Korkuć już tak dużo powiedzieli o różnych wątkach, ja bym chciał podać pewne informacyjne rzeczy. Rozmawiałem dzisiaj chwilę przed tym z panem prezesem, zapytując, czy jest możliwość podtrzymania umowy, jaką pani Korbońska i fundacja podpisały z świętej pamięci prezesem Kurtyką o publikowaniu najważniejszych książek Korbońskiego w Polsce w takim znakomitym opracowaniu, jak to zrobił pan doktor Maciej Korkuć. Ten maszynopis pan Maciej Korkuć dał mi, proszę państwa, prawie ile, 3 lata temu, czy 2,5, tak, gotowe. To długo czekało i zobaczymy, jaki będzie efekt, panie prezesie, czy państwo się w dalszym ciągu, bo oczywiście umowa już wygasła. Przyjeżdżał w imieniu prezesa Kurtyki do pani Korbońskiej wtedy pan doktor Żaryn i podpisaliśmy wspólnie umowę na kilka lat, żeby książki najważniejsze się ukazały. Ukazały się 3.
pierwszy tom w imieniu Rzeczpospolitej, teraz to. No i ta słynna książka Żydzi, Polacy, Holokaust. Książka, która, proszę Państwa, niestety została sfałszowana. Bez wiedzy i zgody pani Korbońskiej książka została pozbawiona 5 rozdziałów i to najważniejszych rozdziałów. Ja mam zapis pani Korbońskiej na ten temat, dlatego że ta książka była uważana przez Korbońskiego, a mogę Państwu wyjaśnić, że Korboński ją pisał, jak bardzo często go wtedy odwiedzałem, bo pracowałem w Stanach, między innymi z nim właśnie, i przywiązywał do tego bardzo wielką rolę, co jest świadectwem niezwykłej wagi tego problemu, o czym Państwo wiedzą praktycznie z całego dzisiejszego życia społeczno-politycznego w Polsce. Wczoraj była znakomita konferencja w tej świątyni zbudowanej przez ojca Rydzyka. No i tam nawet pani premier występowała. To było coś niezwykle udanego. Nie wiem, czy Państwo... Ja słyszałem tylko reportaż przez radio. Otóż pierwsza sprawa to jest to, że jest idea taka, którą podtrzymał pan prezes Kurtyka, żeby te książki wydawać. On miał pełną świadomość. Zresztą odwiedził panią Korbońską. Korboński, przypominam Państwu, umarł na początku zmian w Polsce. Wiedział, bo to już było po okrągłym stole. Umarł 23 kwietnia 1989 roku, mając już pełną świadomość, że w Polsce następuje trzęsienie ziemi i że komunizm jest na równi pochyłej. No niestety nie dożył. I tak przeżył pięknie 88 lat. Proszę Państwa, tę książkę przez 23 lata od śmierci. Pani Korbońska przeżyła swojego męża o 23 lata. W tym czasie akurat tak się składało, ponieważ państwa Korbońskich poznałem pod koniec 81 roku, kiedy stan wojenny mnie zatrzymał w Ameryce. I oczywiście zgłosiłem się do państwa Korbońskich i zaczęła się cała moja przygoda z Ameryką, ale przede wszystkim z ludźmi, którzy wtedy żyli w Ameryce, którzy tworzyli zręby Polskiego Państwa Podziemnego. Oczywiście jak przyszedłem do profesora Karskiego, to pierwsze pytanie, które mi zadał, w taki sposób on bardzo emfatycznie się wyrażał, czy pan odwiedził już pana delegata Korbońskiego? Inaczej go nie nazywali akowcy i wszyscy ludzie Polskiego Państwa Podziemnego, tylko tytułowali go per panie, pan delegat, bo Korboński był pełniący obowiązki delegata przez ostatnie 3 miesiące wojenne. Proszę Państwa, także w tamtym czasie, ten początek 80. lat, żyli prawie wszyscy. W samym Waszyngtonie był Vanandale pod Waszyngtonem, słynny Nowak Jeziorański, w Beteździe Karski, Kozielewski, proszę Państwa, Mirski z powstania, Zawodny. Oni wszyscy byli uwikłani w różne dykasterie rządu amerykańskiego, byli doradcami do różnych spraw. Chciałbym Państwu powiedzieć, bo tego nie ma w powszechnej świadomości w Polsce. Korboński był wybijającym się przed wojną w Warszawie adwokatem. Niemcy, ze względu na znajomość języka niemieckiego, Korboński skończył uniwersytet w Poznaniu i biegle władał językiem niemieckim, był jednym z 5 w Warszawie adwokatów, który zajmował się, miał powierzane różne sprawy adwokackie ze strony niemieckiej. Więc mało kto o tym wie. Oczywiście na kanwie jego osiągnięć ludzie mówią o różnych rzeczach, które niekoniecznie są prawdziwe. Nie był przecież,
proszę Państwa, proszę wziąć pod uwagę, że Korboński w 1939 roku miał 38 lat. Był dojrzałym mężczyzną, no ale w tym czasie Palestra Warszawska miała tak wybitnych adwokatów, że on zresztą w tej książce między innymi przypomina bardzo wielu różnych wybitnych ludzi. Proszę Państwa, przez końcówkę swojego życia po śmierci męża, pani Korbońska, tę książkę uważała za jedną z najważniejszych ze względu na kontekst Polski. W 90 roku nastąpiło trzęsienie ziemi i wiele elementów, o których i pan doktor, i pan prezes, i pan redaktor, jak sam wspomniał, napisał świetną książkę z recenzjami Andrzeja Nowaka, jednego chyba z najwybitniejszych polskich historyków z Krakowa, z bardzo dobrym tekstem i tak dalej. Bardzo szczegółowa jest ta książka i wielka, 850 czy ileś stronic. Więc zajmuję się tym tematem i panowie już omówili rzeczy. Ja mogę omówić tylko ze względu na to, że prawdopodobnie jestem ostatnim żyjącym człowiekiem, który przez końcówkę lat Korbońskiego z nim współpracował. To nie to, że ja przyszedłem do państwa Korbońskich na obiad czy na kolację, a Korboński był człowiekiem towarzysko niesłychanie, nie tylko wyrobionym, ale dowcipnym. Rzadko kto mu mógł dorównać. Proszę Państwa, w tej książce, w tragicznych różnych momentach książki Korboński przytacza no, takie zwischenrufy i takie różne ciekawe rzeczy, że to jest sam smak to czytać, bo to się świetnie czyta. Pan zrobił, pan doktor Korkuć zastrzegał się, że robiliśmy umowę na tej zasadzie, żeby przypisy nie przeważyły nad tekstem, bo proszę Państwa, tę książkę Korboński pisał po swojej pierwszej książce W imieniu Rzeczpospolitej, która w Stanach Zjednoczonych i na świecie, przypominam, miała 150 recenzji. W tym nie wiem, kto z Państwa czytał recenzję tragicznego, ale bardzo wybitnego polskiego poety Lechonia, który znał oczywiście Korbońskich, bywał u nich i tak dalej. Taka entuzjastyczna recenzja książki W imieniu Rzeczpospolitej. Panowie już powiedzieli to, co jest charakterystyczne dla Korbońskiego. Korboński jako adwokat miał bardzo precyzyjny język, ale miał też ten język niezwykle plastyczny. Każdy z panów podkreślał tę rzecz. On potrafi opisywać w taki sposób, że człowiek pewne rzeczy jest w stanie sobie wyobrazić, tak jakby oglądał film. To był niezwykle utalentowany człowiek. To jest właśnie to pokolenie, proszę Państwa, Polaków, którzy weszli do Polski jako ludzie 10-18. Korboński akurat miał 17 lat, jak pierwszy raz uciekł z gimnazjum i poszedł na wojnę, prawda, bronić tam sprawy ukraińskiej, cała awantura, która była o Lwów. Więc i potem miał jeszcze inne sprawy. No, był kwestia udziału jego w III Powstaniu Śląskim i oczywiście wojna polsko-bolszewicka. Więc przeszedł przez te wszystkie historie. Proszę Państwa, i rzeczywiście ten dar jego plastycznego przedstawiania bardzo trudnych rzeczy jest po prostu tym, co się nazywa talentem. Ta książka jest napisana z ogromnym talentem pisarskim. Zresztą został, te jego książki były nagrodzone w Stanach Zjednoczonych, dostał nagrodę Jurzykowskiego, jakieś Jakowskie i to i tamto i tak dalej. Proszę Państwa, człowiek ogromnych zasług, ogromnie dużo zrobił dla Polski za granicą. I to, co panowie podkreślali, to chciałbym uwypuklić, jeśli jeszcze jest czas na to, bo rzecz, o której w Polsce się prawie nie wie. Ale proszę Państwa, lada moment, nie wiem, czy za rok, czy może wcześniej, będzie książka o jednym z największych osiągnięć Korbońskiego w pracy dla Polski w Stanach Zjednoczonych.
Korboński posiadał tę umiejętność, której nie mają dzisiejsi nasi politycy. Mianowicie wykorzystywanie dla sprawy polskiej potęgi amerykańskiej, sojuszniczej. Ja nie widzę w Polsce polityków dzisiaj. Jestem no wystarczająco wiekowym człowiekiem, o dwa pokolenia starszy od panów tutaj, który by dorównywał w umiejętności wykorzystywania dla sprawy polskiej takich państw jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, no Francji to już nie mówię, bo z Francją to już jest katastrofa zupełna. Proszę państwa, już w 1949 roku, nie wiem, no widzę tutaj parę starszych panów, ale na pewno słuchali jeszcze Wolną Europę. Proszę państwa, Korboński w 1949 roku w Nowym Jorku był w zarządzie Wolnej Europy razem z senatorami amerykańskimi i tak dalej, i tak dalej. Korboński w 1954 roku już powstała organizacja, która się nazywała Zgromadzenie Europejskich Narodów Ujarzmionych. Assembly of Captive European Nations. Proszę państwa, on był jednym z głównych inicjatorów. Wspaniale współpracował z takim prałatem węgierskim, który był, tak jak Korboński, posłem do Sejmu KRN-u, nie Sejmu jeszcze, ten ksiądz węgierski był marszałkiem Sejmu węgierskiego w tych samych latach, które dotyczą tego okresu 45-47. No i oczywiście tak samo jak Korboński znalazł się za granicą. Więc Korboński miał pewną umiejętność łączenia ludzi z tych, to było to Zgromadzenie Europejskich Krajów Ujarzmionych, to jest kwestia, proszę państwa, powstania organizacji, który New York Times nazwał małym ONZ-em. Jak powstała w 1954 roku, to można dzisiaj sprawdzić w New York Timesie, nazwano tę organizację organizacją mały ONZ, ponieważ było to 9 ujarzmionych przez Sowiety krajów, które prezentowały niezależną od sowieckiej propagandy myśl polityczną, no w tym przypadku oczywiście w Stanach Zjednoczonych, ale Korboński odbył, i to jest w trzecim tomie opisane, dosyć obszernie, odbył dwie podróże. Jedna była tak zwana podróż dookoła świata, gdzie przez Japonię, Azję przejechał, był na linii demarkacyjnej, tam dzisiaj Korea i tak dalej. Są, proszę państwa, na wszystko zdjęcia. Jest na wszystko dokumentacja. A druga podróż to była podróż do krajów południowej Ameryki. Wszędzie zyskiwali, bo oczywiście nie był sam Korboński, tylko w towarzystwie swoich kolegów, Węgrów, Rumunów, Czechosłowaków i tak dalej, i tak dalej, tych z państw bałtyckich. Także, proszę państwa, mam nadzieję, bo zacząłem o tym mówić, tak mi się wydaje, że być może jeszcze w tym roku ukaże się książka o tym Europejskim Zgromadzeniu Narodów Ujarzmionych. Proszę państwa, osoba, która pracuje nad tą książką, bardzo ściśle współpracowała i ma kontakty szalenie miłe z naszą fundacją. Ja ją inspirowałem do różnych rzeczy. Proszę sobie wyobrazić, że ona sama w archiwach amerykańskich znalazła, bo to jest kobieta młoda, znalazła 100 tysięcy dokumentów dotyczących działalności tego zgromadzenia w Stanach Zjednoczonych. Czy państwo sobie wyobrażają 100 tysięcy dokumentów z działalności jednej organizacji i ile z tego może być dobrego materiału, który pokaże wysiłek między innymi Korbońskiego, ale tam był jeszcze taki przedwojenny sędzia też, bardzo znany sekretarzem generalnym tego Europejskiego Zgromadzenia. Proszę państwa,
No akurat tak się składa, że jestem chyba ostatnim człowiekiem. Ja przygotowywując się na zaproszenie panów na to nasze dzisiejsze spotkanie, przeczytałem przez koniec soboty i niedzielę powtórnie. To już nie wiem, który N teraz czytam, bo cokolwiek piszę, czy biorę w czymkolwiek udział, to zawsze sięgam do Korbońskiego i ten jego język plastyczny ma to do siebie, że człowiek czyta tak, jakby czytał po raz pierwszy. I ciągle się nad tym potykam o to, że biorę to i ciągle tu jest tyle cennych rzeczy, proszę państwa, że rzeczywiście smutek mnie bierze, jak spotykam ludzi, a czasami nawet o wykształceniu historycznym i pytam się, czy pan, pani słyszała, kto to jest Korboński. Ani B, ani E, proszę państwa, nic. Pustka. Niestety zdarza mi się to bardzo często. Na różnych spotkaniach, konferencjach, tutaj przecież IPN organizuje parę razy w tygodniu, 5 będzie świetna sesja nowa. Tomasz Łabuszewski organizuje całodniową od 9 do 18. Bardzo ciekawa sesja będzie. Więc proszę państwa, po prostu mogę tylko tyle powiedzieć, co zwrócił się do państwa pan prezes. Spróbujcie państwo zrobić coś, żeby tę książkę, którą wydał IPN, jak najszybciej, żeby ona zniknęła z magazynu, żeby ludzie ją czytali, bo ona ma tę wartość, że w dzisiejszych zakłóceniach politycznych, które są w Polsce, proszę państwa, tutaj jest bardzo dużo materiału do przemyślenia i zastosowania do dzisiejszej sytuacji Polski. To na razie tyle, bo warto byłoby przytoczyć tutaj kilka rzeczy, ale nie chcę przedłużać, bo pan prezes się śpieszy z tego, co mi powiedział. Ale proszę państwa, tutaj jest rozdział o tak zwanym pogromie kieleckim. Zanim państwo to przeczytają, to powiem państwu tylko z rozmów z Korbońskim. Jak Korboński pisał książkę Polacy, Żydzi, Holokaust, odwiedzałem go i kiedyś przyszedłem i on akurat siedział nad swoim biureczkiem w osobnym pomieszczeniu i mówi, niech pan sobie usiądzie tutaj chwilę, bo ja muszę skończyć myśl. Przychodzi do mnie i zaczyna mi opowiadać o różnych rzeczach. I między innymi tutaj jest sprawa bardzo przez niego dobrze przedstawiona, tak zwanego pogromu kieleckiego z 1946 roku. I świetnie to jest, ja bym to nawet chciał przeczytać państwu, ale nie ma na to czasu. Natomiast, proszę państwa, jeśli państwo czytali książkę Umarły cmentarz, to właśnie autor tamtej książki korzystał z Korbońskiego. Korboński mi powiedział wtedy, 40 współpracowników kierownictwa walki cywilnej z okręgu kieleckiego przysłało nam do PSL-u, Aleje Jerozolimskie 85, przysłało nam sprawozdanie z tak zwanego pogromu. Proszę państwa, to co jest publikowane na ten temat w Polsce, tak ogólnie rzecz biorąc, to jest wierutne kłamstwo. Niestety, proszę państwa, gdybyśmy to czytali i mieli dostęp do tych materiałów, to po prostu ta biedna Polska wyglądałaby nieco inaczej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja zwrócę uwagę, że tu są miejsca na pierwszym rzędzie, bo pani tak stoi cały czas pod ścianą. Zapraszam, jeżeli... Aha, jeżeli pani widzi, to przepraszam. Okej, dobrze. Czy panowie są jeszcze może coś dopowiedzieć, bo jakby no... Ja może dodałbym ważną informację, która tutaj jeszcze nie padła. Ta książka to nie są wspomnienia pisane z perspektywy kilkudziesięciu lat, tylko no jednak na gorąco spisane notatki, które były wykorzystane zaraz po znalezieniu się Korbońskiego w Wolnym Świecie. Książka była wydana w latach 50., więc jest to krótki dystans czasowy i z jednej strony walorem tego jest fakt łatwego odnalezienia różnych szczegółów i detali, które były jeszcze nieodległą przeszłością. Z drugiej strony nie ma tutaj nawarstwiających się właśnie tych
tych mankamentów każdych pamiętników, które zawsze dają przewagę dziennikom. Nie ma tego filtru, który mówi, a to ja już od razu wiedziałem. Nie, tutaj Korboński właściwie jest gdzieś tak pomiędzy dziennikiem pisanym od razu, a rzeczywistymi wspomnieniami. I bardzo blisko się trzyma materii tamtego czasu. Pan prezes? Ja bym tylko chciał powiedzieć, że też akurat spotykamy się w takim momencie, akurat dokładnie 70 lat temu on wylądował. Dokładnie. Wylądował w tym, w Nowym Jorku, tak? Właśnie tak. W Nowym Jorku. 6 listopada 40. Nie, 27 listopada właśnie. Przepraszam, 25 miał w Szwecji. Tak, 20, tak, 6 listopada 47 wylądował na lotnisku La Guardia, które dzisiaj jest lotniskiem wewnętrznym, a nie międzynarodowym, bo Kennedy zastąpił. Tak, i to, co też tu było wspomniane, była wymieniona też jego żona Zofia. Ja miałem tę przyjemność, że spotkałem Był się z prezesem. Byłem z prezesem świętej pamięci Kurtyką w jej domu i nawet taki wywiad przeprowadziłem z nią, który się ukazał w Biuletynie Instytutu Pamięci Narodowej. To jest w tej książce jest. Tak, to jest niesamowite, jak wielkimi oni byli patriotami. Ona właśnie, jego nie poznałem osobiście, ale poprzez jej książki, ale gdy się z nią jakby przebywało, no to jest taki, po prostu taka arystokracja polskości. Po prostu to jest coś niesamowitego, jak to jest ważne też dla człowieka, żeby się z kimś takim zetknąć, to doświadczył tak wiele w swoim życiu w czasie wojny, tutaj w czasie komunizmu, a jednocześnie później pozostała mu taka po prostu taka nieograniczona miłość do swojej ojczyzny. To prawda. Choć mówiąc szczerze, ja żeby taką malutką łyżeczkę dziegciu do beczki miodu odnośnie samego Stefana Korbońskiego wrzucić. Jedno wrażenie miałem, jak tę książkę czytałem jeszcze w latach 80. głęboko, że on w tych swoich pretensjach do Mikołajczyka, bo tam jest taki nawarstwiający się, coraz bardziej zaostrzający się konflikt, on jest troszkę też jednak nie do końca sprawiedliwy, nie do końca konkretny. To znaczy, krótko mówiąc, on zarzuca Mikołajczykowi, że on podtrzymywał istnienie stronnictwa we własnym interesie tak naprawdę, po to, żeby sobie przygotować ucieczkę, ale też nie bardzo przedstawia scenariusz alternatywny. To znaczy, ta wizja, że można było to stronnictwo rozwiązać w pewnym momencie, no to by przed represjami nie uchroniło. To, prawdę mówiąc, jest jedyna może słabość tego bardzo ciekawego skądinąd jego opisu rzeczywistości. Na to chyba się nałożyły jakieś ich osobiste żale, to znaczy, no krótko mówiąc, oni troszeczkę nadawali na różnych falach. Oni współpracowali, ale nie byli do końca, że tak powiem, nie byli przyjaciółmi, prawda? I to się w trudnych chwilach potem ujawniło. Natomiast to jest uwaga oczywiście na marginesie, bo powiedzmy sobie szczerze, z polityką uprawiano w takich warunkach, gdzie grozi coś już nie wolności, ale życiu wręcz. No bardzo często takie rzeczy się zdarzają, prawda? Że potem w tym kluczowych momentach ujawniały się pewne emocje, nerwy, pewne dramatyczne doświadczenia czy wspomnienia, które prowadzą czasem do takich, podziałów sądów nie do końca przekonujących. Przy czym Mikołajczyk pewnie nie był też jakimś człowiekiem szczególnie przyjemnym, więc być może Korboński miał też powód, żeby tak go widzieć, prawda? Natomiast broniłbym trochę Mikołajczyka w tym sensie, że on był poddany też tak gigantycznemu ciśnieniu. Oczywiście jego decyzja o ucieczce jest kontrowersyjną decyzją i Korboński ma straszny żal o to, że Mikołajczyk do ostatniej chwili tym ludziom powtarza, będziemy walczyć. Tam jest bardzo kapitalny opis takiego ostatniego zebrania, prawda? Właśnie wspólnego zebrania klubu poselskiego i NKW, gdzie on właśnie to samo mówi, a już jest właściwie ta ucieczka jest przygotowana. Ja rozumiem, że można mieć o to pretensje. Rozumiem, że można się zastanawiać nad tym, czy on nie powinien wybrać męczeństwa. No ale sam Korboński też w końcu nie wybrał męczeństwa. Też jednak wybrał, prawda, drogę tej... jednak no to tu nie ma pretensji o brak męczeństwa. Ale trochę ten brak się... Trochę się to przebija, więc... Ale to jest też tak, że to, co... Ja pociągnę ten wątek pana redaktora, że to jest też tak, że zawsze, z całym szacunkiem właśnie, zawsze jest łatwiej komuś coś ocenić z boku, prawda? Jak się w momencie, kiedy człowiek musi sam podjąć decyzję, stoi na czele czegoś, to jest zupełnie inna perspektywa, to jest zupełnie... to trzeba inaczej do tego podejść. Łatwiej się, mówię, z drugiego szeregu troszeczkę ocenić. Można dodać coś do tego. Tak. Panie redaktorze, tak się składa, że ja sporo słyszałem, ponieważ po prostu wiele... dni spędziłem u państwa Korbońskich przez te ostatnie niecałe 10 lat życia Korbońskiego. Otóż, proszę pana, trzeba wziąć pod uwagę
tym aspekcie personalnym dwie osobowości. Korboński jako adwokat, prawnik miał ogromny szacunek do premiera Mikołajczyka, bo to był jego prezes i premier rządu polskiego na uchodźstwie. I tu nie ulega żadnej wątpliwości. Proszę pamiętać o tym, że radiostacja kierownictwa walki cywilnej była po to wydzielona z całej kontroli Polskiego Państwa Podziemnego, żeby Mikołajczyk dostawał z pierwszej ręki najlepsze wiadomości. I jeśli, nie wiem, czy pan widział nasze, ja wydałem pierwszy tom depesz Korbońskiego. Nie wiem, czy pan to widział. Nie, nie, tego nie widziałem. Nie. No to przy okazji też, jak pan będzie miał ochotę, to mogę panu to sprezentować. Proszę państwa, dwie osobowości uwarunkowane stanem Polski. Mikołajczyk pochodził z Poznańskiego i kompletnie nie rozumiał Rosjan jako Rosjan. Nie dość, to znaczy pochodził z Wielkopolski, ale przecież nie urodził się, proszę państwa, Mikołajczyk urodził się w Westfalii, w czasie, kiedy, a był równolatkiem Korbońskiego, dokładnie 901 i 901. Ale przecież urodził się w niemieckiej orbicie kulturowej. To jest zupełnie coś innego niż Korboński, który zdążył w Częstochowie skończyć 4 klasy dawnego systemu gimnazjalnego. Gimnazjum było 8-letnie, przypominam państwu, co najlepiej opisał zresztą w polskiej literaturze Parandowski, znakomicie z Lwowa. I Korboński zdążył skończyć to gimnazjum, które przecież było gimnazjum rosyjskim. Korboński znał rosyjski no, w sposób taki bardzo umiarkowany. W innych sprawach, jak już przebywał u państwa Regulskich w Podkowie Leśnej na Zarybiu i przyjechała bojownicy Czerwonej Armii i mieli aparaty nadawczo-odbiorcze, to Korboński, tam jest taki moment, Korboński opisuje w jednym ze swoich, podglądał, jak wyglądają te aparaty sowieckie w stosunku do tych, które Pipsztoków, które on się posługiwał w polskim państwie podziemnym. To jest jedna sprawa. Korboński czuł i rozumiał, to nie jest dobre słowo, mentalność rosyjsko-sowiecką. No, w tym przypadku chodzi o sowiecką. Natomiast Mikołajczyk był kompletnie tego pozbawiony. Poza tym Mikołajczyk był pod ogromnym urokiem redaktorze skądinąd człowieka genialnego, jakim był Churchill. Pod ogromnym urokiem i rzeczywiście nauczył się, zresztą to na jego korzyść przemawia, nauczył się języka angielskiego po to, żeby rozmawiać bezpośrednio, nie przez tłumaczy, tylko bezpośrednio z Churchillem. I jeden i drugi niewątpliwie mają ogromnie dużo zasług dla Polski. Ich osobisty konflikt, według tego co wiem, ale przecież człowiek nigdy nie wie do końca wszystkiego, polegał na tym, proszę państwa, że Korboński poczuł się oszukany przez swojego prezesa, do którego Korboński, jak zaznaczyłem, miał wielki szacunek. Korboński przyszedł na kilka miesięcy przed ucieczką z Polski, przyszedł do Mikołajczyka wyspowiadać się, powiedział mu: panie prezesie, panie premierze, ja ze względu na to, co się wokół nas dzieje, będę musiał uciekać. Proszę państwa, proszę pamiętać, że Korboński był aresztowany i Sierow brał w tym udział. Na ostatnim posiedzeniu Rady Jedności Narodowej w Krakowie, u was panowie, w końcu lipca 1945 roku, Korboński został aresztowany, przewieziony do Warszawy i ponad miesiąc byli pod śledztwem. Więc Korboński doskonale wiedział, był uprzedzany. Poza tym pani Korbońska to ujawniła w jednym z wywiadów, że aplikant sądowy
przedwojennym ich kancelarii. Korboński z bratem ciotecznym Gralińskim, który był między innymi posłem z PSL-u, przedwojennego oczywiście, i jednocześnie był też wiceministrem spraw zagranicznych chyba. No niestety utonął jadąc w 1940 roku z Anglii na placówkę do Kanady. Proszę Państwa, Korboński wyspowiadał się Mikołajczykowi, że on musi uciekać, ponieważ jako ostatni delegat rządu przez całą okupację niemiecką, jak tylko powstały struktury Polskiego Państwa Podziemnego, Korboński pełnił funkcję kierownika walki cywilnej pod różnymi nazwami. Raz był zależny od komendanta głównego Armii Krajowej i tak dalej. A propos, nikt nie wie o tym, że Korboński był doradcą każdorazowego komendanta głównego Armii Krajowej do spraw politycznych. Jako adwokat, polityk, z Borem Komorowskim już po wojnie, jak Bóg do niego przyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych, panowie byli już po imieniu. W każdym razie Korboński był politycznie na tyle wyrobiony, że komendanci korzystali. Niestety nie poinformowali Korbońskich, mimo tego, że wiedzieli przecież, że mają radiostację, że będzie wybuch powstania. Korboński to wyraźnie pisze. Ale wracam do merytorycznej sprawy. Proszę Państwa, ja myślę, że to jest bardzo bolesne dla kogoś, kto odnosi się z szacunkiem dla drugiego człowieka, dla jego osiągnięć i tak dalej, jeśli przez tego człowieka zostanie oszukany. Jeśli Korboński na parę miesięcy przed organizowaną ucieczką przychodzi do swojego prezesa i mówi mu, ja muszę uciekać, i wyłuszcza mu wszystkie argumenty, że on nie może tutaj zostać, bo jak go aresztują, to mu Radkiewicz powiedział, jeśli pan się tu jeszcze raz do nas dostanie, to już pan nie wyjdzie. Bo go zwolnili, jak państwo zapewne czytali tę książkę, to wiedzą, że zwolnili go tylko dlatego, że Mikołajczyk był w Moskwie, przyjechał i tworzyli rząd jedności narodowej. Mikołajczyk postawił, mając na względzie zasługi Korbońskiego, bo Mikołajczyk miał od 1941 roku bezpośrednie informacje od Korbońskiego, niezależne od rządu. Więc proszę Państwa, Korboński powiedział mu o tym wszystkim, na to Mikołajczyk mu powiedział, ja zostaję tutaj na zatracenie. I w tym tekście pan czytał. To jest pretensja, tak, nie, ale to ja jakby nie, ja tylko wyjaśniam, że mam psychologiczną historię. Ale jasne, absolutnie to rozumiem, tylko po prostu no powiedziałbym w ten sposób, że wtedy nie było dobrego rozwiązania dla Korbońskiego, ale też nie było dobrego rozwiązania Mikołajczyka. No on mówił im wszystkim, że zostaje, ponieważ w ten sposób gwarantował sobie dodatkowe bezpieczeństwo. No gdybym powiedział, że z kolei, że zamierza uciekać, to pewnie by swoje własne ryzyko jakoś tam zwiększył. No właśnie. Nie wiem, bo ja chciałbym, żebyśmy może jeszcze dali sali, więc jakby jeśli Państwo jakieś mają pytania, raczej pytania niż może długie wypowiedzi, prosiłbym, ale jeśli ktoś chce zapytać o coś, to bardzo proszę, bardzo proszę. Mam dwa pytania krótkie, jedno może głośniej. Głośniej. Ale proszę pozwolić mi mówić, to wtedy będzie słychać. Czy już było wiadomo o porwaniu przez Rosjan członków rządu? 16. I drugie pytanie techniczne. Ale kiedy, czy było wiadomo? Właśnie ja przepraszam, bo może to jest pytanie jakieś stosowne. Nie, ale kiedy? Kiedy czy było wiadomo? Bo pod koniec lat 40. I w tym czasie, kiedy się to... No oczywiście, 16, proszę pana, było to marcu. Korboński informował o tym. Roku, a ucieczka Korboński o tym informował. To zupełnie różne rzeczy. Oni mieli publiczny proces, więc jakby no trudno, żeby nie było wiadomo. Przecież Bagiński był z 16 i uciekał z Korbońskim. I drugie pytanie, czy ta książka będzie dostępna teraz na targach? Książki historycznej, tak? Tak, bo czwartek targi się zaczynają, panie prezesie. Ja myślę, że tak. Że to jest. A macie stoisko? Egzemplarz, no, zawsze mamy stoisko. To powinni, mamy, tak. To proszę łaskawie zadbać, żeby ta książka się znalazła. Tak. Upowszechnić. Dobrze.
dziękuję. Dziękuję. Ktoś jeszcze? Proszę bardzo. Zaskoczyła mnie przede wszystkim uwaga, że pan prezes się spieszy. Jeśli chodzi o porządek naszego tutaj, jeżeli pan prezes ma terminy, to jest zupełnie naturalną, że wychodzi, przeprosi i wychodzi. Nie ma, to nie musi rzutować. I nie pan prezes ma swoje obowiązki, nie ja, proszę pana. To nie powinno rzutować na czas, w jaki my tutaj sobie posiedzimy. To są dwie różne sprawy. Druga rzecz jest taka, te ciekawostki o prawda, Korbońskim. Chciałbym jeszcze też uzupełnić o ciekawostkę polityczną, może mniej wiadomą tutaj wszystkim. Mianowicie, że Korboński jako ta naczelna postać polskiego państwa podziemnego te ostatnie 3 miesiące, on podpisał dokument oficjalny uznający Jałtę. Jałtę uznano, że to jest ten. Teraz, jeśli jeszcze chodzi o takie, bo już jako autor książki Londyński Rodowód PRL-u, to mnie tutaj to spotkanie szalenie zaciekawiło i zaskoczony jestem rozbuchowaniem tutaj tego tematu, że czekano na wojnę, prawda? Czekano na wojnę, znaczy, że jedna się skończyła, a druga się zacznie. Proszę państwa, władze Polski, prawda, na uchodźstwie były wręcz bombardowane przez Churchilla i również Roosevelta informacjami, zaklęciami: nie czekajcie na jakąś trzecią wojnę, bo my o kresy wasze nie będziemy walczyli. To było abecadło. I Korboński nawet, to jest w Rzeczpospolitej, w tej książce, prawda, jest tam też taka pretensja delikatna do polskich władz na podziemie, na emigracji, że łudzili podziemne państwo tymi różnymi informacjami, cenzurowali to, co się dzieje na tym świecie, prawda, za Anglicy i tak dalej, i tak dalej. Także to polskie państwo tak samo i ci leśni, prawda, oni też oni czekali, bo to było podtrzymywane przez polskie władze naukowskie, podtrzymywano tą legendę: czekajcie, czekajcie, wytrwajcie, bo będzie wojna. To jest jedna rzecz tutaj, tak jakoś rozkręcona, jakby było w tym jakiś sens głębszy, a nie było żadnego sensu, pocierpienia. Druga rzecz, jeśli chodzi o to, że Stalin odrzucał takie te gesty Mikołajczyka, że on, Mikołajczyk, mu zapewni spokojną, przyjazną tam dla ZSRR Polskie. I o to się rozbiło, że Stalin tego tam nie akceptował. Kochani, Stalin nie mógł się dogadać z Mikołajczykiem, w ogóle z rządem na uchodźstwie, ponieważ rząd na uchodźstwie do ostatniej chwili, do 44 maja jeszcze roku, kiedy były szanse, nie chciał przyjąć warunku stalinowskiego, że granica, prawda, wschodnia Polski kończy się na Ławie. Te rzeczy były już w Teheranie uzgodnione i uzgodnione w Jałcie, o tym też rząd tam wiedział. Moim osobistym zdaniem ta granica była wschodnia już przegrana 17 września 1939 roku. Wiadomo było z góry, Stalin tego już nie popuści. Także to była główna przyczyna, prawda, ten granicę na Bugu. No i tam kilku osób, głównie Sosnowskiego, też nie chciał mieć w rządzie.
To tak tyle uzupełnienie z mojej strony. Dziękuję. Jeżeli można, Szanowni Państwo, ja bym troszeczkę polemizował z tym, z tą ostatnią wypowiedzią, ponieważ wydaje mi się, że właśnie tutaj bardzo wyraźnie widać takie przekładanie tej perspektywy późniejszej na wydarzenia wcześniejsze. W historii jest tak, że wydarzenia czasami zależą od okoliczności, które się spiętrzają i historia się toczy w jakimś kierunku, ale gdyby ktoś podjął inne decyzje, to by poszła w innym kierunku. A te decyzje są podejmowane czasami pod wpływem bodźców, a nie przemyśleń, planów. Pod wpływem bodźców, które się właśnie pojawiają. Pod wpływem tego, że jakaś kampania gdzieś na froncie miała się udać, a się nie udaje. Rosjanie piszą tak historię. W ten sposób pisali przez całe dekady, że jak... że od 1943 roku każda bitwa miała być wygrana. To znaczy, jeżeli w rzeczywistości była przegrana, to ją przedstawiano jako zaplanowane przegranie tej bitwy, bo miała to być tylko próba stwierdzenia, jakie są pozycje wroga. Nieprawda. Było mnóstwo takich kampanii, które były przegrane. I tutaj, w odniesieniu do roku 1945-1946, to pan poruszył kilka różnych rzeczy. Korboński rzeczywiście był w podziemiu, gdzie Rada Jedności Narodowej, czyli podziemny parlament, po ciężkich i mozolnych dyskusjach, niemalże ze łzami w oczach, powiedzieli tak. Stajemy na gruncie Jałty, staramy się ratować dla Polski coś, co się da. Jeżeli jest jakaś szansa, to my po nią sięgniemy. I wciąż cały czas gdzieś tam z tyłu głowy mieli, że ta sytuacja jest dynamiczna, że nie wiadomo, w którym kierunku ona pójdzie. Może te ziemie wschodnie za chwilę będzie szansa odzyskać, bo spory pomiędzy aliantami powoli narastały. W roku 45 tych sporów jeszcze nie ma tak wyrazistych jak w 47. Ale co się stało, że w 47 roku zaczyna się zimna wojna? Co się stało, że w 1946 roku George Kennan z Moskwy pisze długi telegram, który analizuje politykę Rosji i to jest fundament tej zimnej wojny. Zmieniły się okoliczności. Zaczęli Amerykanie dojrzewać do tego, co Polacy próbowali im wytłumaczyć już w roku 1943-1944, a też niektórzy przyjaciele Roosevelta, jak William Bulit, jeden z ambasadorów amerykańskich w Moskwie, próbował wytłumaczyć, że droga ustępstw to jest droga, która prowadzi do utuczenia sowieckiego imperium, które będzie prowadzić swoją politykę. W takim dużym uproszczeniu to omawiam, ale szanowni państwo, naprawdę wielu ludzi mówiło tak, wojny nie będzie. Inni mówili, wojna będzie. Niektórzy mówili w jednej porze roku, że nie będzie wojny, potem dojrzewali, że może jednak będzie. Szanowni Państwo, wojna mogła się zdarzyć, niekoniecznie zimna, mogła być gorąca. Stalin całą gospodarkę Polski w latach 50. przewrócił, cały ten plan sześcioletni, przewrócił, nastawiając go na przebudowanie polskiej gospodarki pod przygotowanie do wojny, bo była wojna w Korei, Stalin przygotowywał się do wojny na kontynencie europejskim. Czy to, że ta wojna nie nastąpiła, to znaczy, że nie mogła nastąpić? Mogła, ale tak się wydarzenia potoczyły, że jednak była to wojna zimna, a nie gorąca. Różni ludzie uważali, że po prostu wzrasta napięcie. I niektórzy myśleli, może wojna będzie szybciej, a niektórzy mówili, może będzie później. Rząd Rzeczypospolitej na uchodźstwie wcale nie zachęcał ludzi do wojny. Premier Arciszewski powiedział, że nie akceptuje Jałty. W odróżnieniu od tego, że rozumie, jakimi czynnikami, jakimi motywami kierowała się Rada Jedności w kraju. Natomiast
Czy granica to był problem podstawowy w polityce Stalina? Nie. W polityce Stalina była metoda stawiania żądań i osiągania celów bieżących. Jeżeli osiągnę, to stawiam od razu następne żądania. Jeżeli osiągnę, to stawiam następne. Polityka rządu Rzeczypospolitej polegała na mądrym przemyśleniu tego, że jeżeli zaczniemy politykę ustępstw, to się skończy na pełnym podporządkowaniu Polski. Kiedy Stalin żąda granic, nic nie mówi o rządzie. Tak? Chce wpisać do traktatu sowiecko-brytyjskiego granice z 1941 roku, już w roku 1942. Wtedy to blokuje Roosevelt. Stalin nic nie mówi o rządzie, nie mówi o prezydencie. Ale jak w roku 1943 Roosevelt zmienia zdanie i mówi, dobra, małe kraje będą musiały się podporządkować, to Stalin od razu, mówiąc, widząc, bo dostaje takie depesze, że Rosjanie się zgodzą, jeszcze przed Teheranem, widząc, że jest tak, od razu mówi, to jeszcze poproszę tutaj mi zmienić ministra. Jednego, drugiego, najpierw jest to niesprecyzowane, później od razu mówi, to musi być zmieniony prezydent. Bierze więcej. I tak wyglądała polityka Stalina. I tutaj to nie jest tak, że Stalin mógłby, gdyby znalazł partnera, który wszystko zaakceptuje, to by się zatrzymał. Absolutnie nie. Jeszcze chciałbym do tego to wiemy już z tego, co było i wcześniej, i później. W Czechosłowacji miał tych, którzy całkiem byli spolegliwi od niego, wobec niego. Wykorzystał ich i też wziął, co chce. Szanowni Państwo, a to może już nie będę wracał do tamtego wątku z Mikołajczykiem, ale tylko w obronie Korbońskiego. Jednak zaznaczę, że on wcale nie był tutaj taki krytyczny, że na Mikołajczyka zwalał jakieś odpowiedzialności. Jednak robi to z dystansem. Tam są pewne pretensje, jest ten problem, ale wydaje mi się, że stara się być Korboński ostrożny i to bardzo dobrze widać w sytuacji, kiedy jest głosowanie za odebraniem obywatelstwa Andersowi i polskim oficerom, gdzie Korboński, który nie zasiada w tej tak zwanej Krajowej Radzie Narodowej, pisze tak, że nie zazdroszczę Mikołajczykowi podjęcia decyzji, czy ma głosować tak, czy nie. Bo on widzi, że jak zagłosuje przeciw, to komuniści to wykorzystają. Jak zagłosuje za, to będzie to, delikatnie mówiąc, niesmaczne i nie będzie to licowało z tą rolą, którą Mikołajczyk odgrywał i chciał odgrywać. W każdym razie Korboński nie ocenia go, ach, jak źle zrobił, tylko mówi, nie chciałbym być w jego skórze. Cieszę się, że nie jestem, że ja nie musiałem takiej decyzji podejmować. Dlaczego? Bo oni wszyscy czują presję wydarzeń. Bo jednak my musimy pamiętać w tej historii, że to nie jest mecz, gdzie jest po obu stronach 11 zawodników. I my, nam się to myli często. Jest jedna strona, która nadaje ton wydarzeniom, a druga, która odpiera ciosy i raz robi unik, raz próbuje zagrać, ale też nie ma siły przebicia, która spowoduje, że my wygramy całą tą kampanię. Tak? To tak jak w Powstaniu Warszawskim tutaj przywołanym. No przecież nie walczyliśmy o to, żeby pobić armię niemiecką, walczyć aż do zdobycia Berlina przez powstańców warszawskich. Nie, to było w konkretnym kontekście. Tutaj też był ten kontekst, ta presja. I ta presja też jest bardzo wyraźnie widoczna w momencie, kiedy są te decyzje podejmowane o ucieczce. Z jednej strony Mikołajczyka możemy rozumieć, że jak ma perspektywę ucieczki, to ma do końca się trzymać tego, że nikomu nie powie. Bo jak powie, to może nie będzie żadnej ucieczki. Komfortowa sytuacja? Paskudna, bo jak ma tym ludziom spojrzeć, których rzeczywiście oszukuje? Jak ma im spojrzeć w oczy? Nawet z perspektywy zagranicy. Ja uciekłem, a miałem być waszym wodzem, tak? Oszukiwałem was. Ale pewnie takie dylematy miał też Korboński, bo on też gdzieś tam się wycofał, choć nie miał takiej przywódczej roli w takim zakresie jak Mikołajczyk. Ale szanowni państwo, jak się czyta doniesienia UB
doniesienia ludzi, którzy są w PSL-u wysoko umocowani. Jest taki agent Kmicic, który z pierwszej ręki przekazuje... Mąż Chorążyny. Słucham? Kmicic to mąż Chorążyny, to znaczy Zachariasiewicz. Tak. Dodaje i podaje informacje pokazujące, jak narasta napięcie związane z tym, że już zaraz będą aresztować, że zaraz będzie jesień, że będą procesy pokazowe, że będzie rozprawa. I widać to niesamowite ciśnienie i tą presję wydarzeń, na których znowu nie mieli wpływu, bo tutaj było miliony zawodników, a ich była tylko grupka, która była poddana presji wydarzeń. Łatwo mówić o wyborach tam, kiedy dwie armie decydują. To jeden generał mówi, to ja poślę wojska tam, a drugi poślę tam. A jak jest wszędzie wróg, a my jesteśmy przed wyborem przetrwać, jakoś się dostosować, czy przeżyć, ale i tak nic nie wygramy, to zawsze jest trudne. Macieju, Korboński miał swojego przedwojennego adwokata, aplikanta. To znaczy, Reka. Po wyborach 1947 roku, bo cała akcja Mikołajczyka była obliczona jednak na to, że będą wybory. Jakby nie było wyborów, to po co ta akcja, prawda? To po co to wszystko? Więc on podjął bardzo kontrowersyjną decyzję i pełna odpowiedzialność na nim spoczywa za te wszystkie kompromisy, jak daleko on poszedł w tych kompromisach. Natomiast, szanowni państwo, po sfałszowanych wyborach, tak sfałszowanych całkowicie, oni się obudzili w innym świecie i ten świat wciąż istnieje i oni są w tym kraju. I co dalej? I pytanie tam się pojawia cały czas, czy próbować ratować ludzi, bo oni też mieli odpowiedzialność za tysiące członków tego PSL-u. Czy ratować ludzi, czy ratować twarz, czy ratować głowę. A komuniści domykają budowę systemu w tym czasie. I to w tym sensie to nie jest komfortowa sytuacja, bo oni znowu pójść na Moskwę i wygrać nie mogli. Ktoś jeszcze chciałby coś zapytać, bo tak... Proszę bardzo. Ja jeszcze chciałem zapytać takie pytanie krótkie, dotyczące już późniejszego tematu. Rozmawialiście panowie z panią Zofią Korbońską. Jaki był jej stosunek do przekształcenia, do tego przekształcenia ZSL-u w PSL? Proszę pana, bardzo negatywny oczywiście, z prostej przyczyny. Pani Korbońska, proszę pana, z Chorążyną i tam jeszcze był jakiś pan, był też przewodniczący rady naszej fundacji, najstarszy z nas, powstaniec warszawski, pan inżynier Stefan Żebrowski, którzy próbowali powrócić do koncepcji PSL-u niepodległościowego. Wszystko upadło, proszę pana. Byli za słabi. Proszę wziąć pod uwagę, że ZSL miał cały aparat władzy. Był we wszystkich powiatach, proszę pana. Nie było szans. Zresztą to, co ostatnio ujawniono z tym Pawlakiem, że on podpisał umowy o gazie i za takie pieniądze, to po prostu horror. No tak, ale część działaczy PSL-owców, ci, którzy byli na emigracji, poparła jednak to przekształcenie ZSL-u w PSL. Bo znowu liczyli. Proszę pana, to już prawie, no tam jeszcze żył Wilk w Londynie, to już nie odgrywało żadnej roli, wie pan to. Była tutaj Londyn grupa ta już... Mikołajczykowska tak zwana, był Bartoszcze, tak, uważano, że rzeczywiście może oni będą nadawać to. Bartoszcze został zamordowany tutaj, prawda, więc... Jego brat, jego brat. Tak, tak, ale ten drugi. Jego brat. Próba, proszę pana. Pani Zofia Korbońska, z tego co ja wiem, a no mówię państwu, powiedziałem, 23 lata od czasu śmierci męża, kiedy miałem z nią kontakty i zwróciła się do mnie, żebyśmy utworzyli fundację. To był rok gdzieś 95-6. Ta książka jest wydana w 97 roku. Tak, w 97 roku. A ja mogę państwu powiedzieć, ja musiałem wracać ze Stanów Zjednoczonych, jak przeszedł stan wojenny, ponieważ moja rodzina nie chciała jechać na emigrację. Byliśmy już po prostu trochę za starzy. I w związku z tym po prostu
jak wyjechałem wtedy, kiedy już to było możliwe, to nawiązałem natychmiast kontakt z Korbońskimi. I wtedy pani Korbońska mnie poprosiła, zróbmy coś. Zaczęliśmy, proszę państwa, od wydania tych książek. Dlaczego w rytmie? Bo podziemny rytm powstał u mnie w domu. A potem były te przypadki takie i tak dalej. Więc dlatego i pierwszy, i drugi tom zostały wydane. Trzeci tom nie został wydany. Czy odwrotnie, trzeci został w imieniu Rzeczpospolitej, nie został wydany w rytmie, tylko ten okres amerykański. Także, no i organizowaliśmy, ktoś bardzo prominentny adwokat, nieżyjący już dzisiaj, obiecał nam, że fundację założy w ciągu paru miesięcy, trwała rzecz kilka lat. I w końcu wzięliśmy to z panią Korbońską w swoje ręce i w ciągu miesiąca była fundacja. Tak, myślę, że będziemy zmierzać ku końcowi. Praktyczna sugestia, propozycja. Jeżeli dojdzie do utworzenia tego trzeciego tomu, to sądzę, że tam w tym tomie powinny się znaleźć te pięć rozdziałów skasowanych, o których pan wspominał. Proszę pana, rzecz polega na tym, że znikąd nie mogę tego dostać. Okay. Oryginał był wydany po angielsku, proszę pana. U przyjaciół Hippocrane Books na Madison Avenue, byłem tam wielokrotnie. Proszę pana, właścicielem tej książnicy był przyjaciel Korbońskiego, biały Rosjanin, który chodził oczywiście o pokolenie potem do tego samego gimnazjum w Częstochowie i potem był łakowcem. Panowie byli po imieniu, było wszystko serdecznie, ale rzecz, mam korespondencję bardzo ciekawą. Korboński, kiedy dostał się do szpitala, był tylko w szpitalu miesiąc, to jeszcze pisał do niego: Jerzy, kiedy wreszcie wydasz tę książkę? A on, wiedząc o tym, że Korboński jest chory, przeciągał. I proszę pana, w amerykańskich trzeba, to jest dyskusja na osobny temat, ponieważ tam były dla wydawcy groźne rzeczy, bo Korboński negliżował całą sprawę fałszów w polityce, proszę pana, tej żydowsko jakiejś, nie wiem, jakiejś światowej i tak dalej. Zresztą, proszę państwa, oddałem do druku książkę Korbońskiego, znaczy nie książkę, listy Korbońskiego amerykańskie, publikowane w prasie anglojęzycznej w Ameryce, w Kanadzie, w Anglii. I to też miało się ukazać jeszcze za życia pani Korbońskiej, ale mogę jeszcze państwu to dodać, że pani Korbońska oficjalny życiorys z tymi wszystkimi Ausweisami, Kenkartami i tak dalej miała o 3 lata, była młodsza niż naprawdę była. Także przeżyła prawie 100 lat, proszę państwa. I w związku z tym po prostu już nie była w stanie pewnych rzeczy robić. No niestety, te 5, nie wiem, czy to się uda uzyskać, bo ten pan, który był właścicielem tej książnicy, no nie zachował się w stosunku do swojego znacznie starszego przyjaciela. No i poza tym w stosunku do pani Korbońskiej, ja mam notatkę o pani Korbońskiej, tylko że w tej książce, w oryginale angielskim, brakuje 5 rozdziałów. I dowiedziałem się dopiero, kiedy już IPN tę książkę wydał w okaleczonej formie, ale myśmy ją przedtem wydali, proszę pana, po polsku, tłumaczenie Dybowskiego, też okaleczoną, bośmy nie wiedzieli. Ja jeszcze tylko się zapytam, bo ja niestety nie znam się na historii zbytnio i na polityce, bo jestem artystą, menażem, ale w kontekście wolności. Czyli, że Polacy, są dowody na to, że wybory były sfałszowane i Polacy nie są winni państwo polskie upadkowi państwa polskiego, upadku kultury, sztuki, malarstwa, jego zniszczeniu. I zostały to w sposób haniebny sfałszowane, pozorne, stworzone pozory poparcia narodu polskiego dla komunizmu. Jeszcze pan powiedział o, że małe można podporządkować. No w malarstwie tak nie ma, bo często mały obraz niesie w sobie większy
poruszający ładunek przekazu, niż wielki obraz może być kompletnie eklektyczny, martwy i do bezużyteczny. Mi się wydaje, że obraz jest podobny do masy. Nie jest to żadna jakaś argumentacja wielkości. Ja tutaj cytowałem Roosevelta, który do ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii tak powiedział, który był zaskoczony taką zmianą w polityce amerykańskiej, że małe narody będą musiały się podporządkować jego mrzonkom. Natomiast mogę powiedzieć tak już właściwie chyba jako podsumowanie tego, że szanowni państwo, coś w tym jest, co pani mówi. Bo ten opór Polski i ta walka o to, ale w polityce też pewne działania nie zostają bez żadnych skutków. Nawet jeżeli nie przynoszą tego efektu, którego oczekuje pokolenie, w którym to wszystko się dzieje. Szanowni państwo, politykę... Tak, tak, wiemy to, całe protokoły były pisane na nowo. Tak, tak, całkowicie napisane na nowo. W każdym razie, szanowni państwo, kiedy umarł prezydent Roosevelt, jego następcą był Harry Truman. On się nam dzisiaj kojarzy z człowiekiem, który był autorem doktryny powstrzymywania komunizmu. Ale ta doktryna powstrzymywania nie pojawiła się od razu, kiedy objął władzę, bo był członkiem tej samej ekipy, tylko w roku 1947. Wspomniałem tutaj taką postać George'a Kennana, który był architektem tego, żeby zacząć stawiać bariery komunizmowi. Ten George Kennan bardzo wyraźnie mówił, że jego zrozumienie istoty polityki Stalina, przykrywanej hasłami zupełnie odmiennymi, mówiącymi o wolności, o poszanowaniu narodów, prawda? Zrozumienie tej istoty wzięło się z obserwacji właśnie Polski, polskiego oporu, polskiej walki o suwerenność, z obserwacji Powstania Warszawskiego i tego, co z tym Rosjanie zrobili. I szanowni państwo, można zadać pytanie, na które nie będziemy mieli odpowiedzi, bo to nie o to chodzi, żeby odpowiedzieć, ale warto zadać takie pytanie. Co by było, gdyby Polacy byli tak spolegliwi jak Czesi? I gdyby nie wpłynęli na to, że ten świat miał orzeźwienie w roku, dla nas za późno, w roku 1947, może by miał w 1949, może w 1953, to może komunizm w międzyczasie zyskałby nowe miejsca, nowe pola, nowe przyczółki, miałby inny potencjał i może by dłużej trwał. To chciałbym zostawić to jako takie otwarte pytanie, o którym warto pamiętać, kiedy myślimy o tej wolności, której nie doczekała tamta generacja, która walczyła w czasie wojny, a my doczekaliśmy. Nie no, suma oporu w samej Polsce i tego zbrojnego, i tego cywilnego zwiększał potem poziom wolności na następnych epokach. To jest moim zdaniem nie do udowodnienia matematycznego, ale ma się cały czas takie wrażenie, że ta historia w taki ani że to ma sens. Że to ma sens. Pan prezes jeszcze na koniec. Szanowni państwo, dziękując za to spotkanie. Chciałbym zachęcić nie tylko do przeczytania tej pozycji, ale powiedzieć, że w naszej księgarni, w naszej bibliotece znaleźć album z 2011 roku poświęcony Stefanowi Korbońskiemu. Znakomite materiały z nim zostały wykorzystane, a także zachęcić do obejrzenia strony internetowej. Jest strona poświęcona Stefanowi Korbońskiemu. Warto, żebyśmy więcej wiedzieli o takich bohaterach, którzy dzisiaj są nieco zapomniani, trochę za bardzo nawet zapomniani. Ale tego albumu to już chyba nie mam sprzedaży. Dziękuję bardzo. Dziękuję.